Dzień dobry, szefie. No, dzień dobry, co tam? Przepraszam, szefie, bo dwie sprawy. No. Pierwsza to taka, że mamy problem z tymi fakturami VAT-owskimi za luty. Te, co szef kazał dwa razy rozliczyć. Aha. No to właśnie to się kupy nie trzyma. No, jak przyjdzie jakaś kontrol, to się nie wygrzebiemy z tego. Słuchaj, panie Robercie, no trzeba to po prostu tak zrobić, żeby było zrobione, okej? Okay? Tak, tak, oczywiście. Dobra, a ta druga sprawa? Właśnie, no, już nie dajemy rady z tą Justyną. No. Skąd szef ją wziął? Przyjaciółka mojej żony. Wyrzucili ją z urzędu. O, a za co? Pobiła petenta. O. Podobno urwał jej długopis z tej żyłki, no i... 3 lata i zostały do emerytury. Obiecałem, że pomogę, no i zaopiekowałem się, no jest. No, no tak, szefie, no ale z nią się nie da żyć. No. Nie może być... Chłopaki! O, wilku mowa, proszę. Czy wy mnie obgadujecie, bo coś mnie uszy pieką? Wie pani co, pani koledzy mają pewne zastrzeżenia. Chyba ma uderzenia gorąca. Jakie na przykład? No na przykład takie, że się nie mówi do klienta, wynocha mi stąd. Albo na przykład, proszę bardzo, szefie, tutaj są moje wyniki. Aha. Jak byłem sam, proszę bardzo, obrót 22 tysiące. No, no. A jak z nią, że niby do pomocy, to proszę, tylko 16. No mniej obrotu, to chyba mniej roboty. Hello, geniusze. Przepraszam, a pani ma ze sobą swoje tabele? Oczywiście, że mam. Jestem zawsze przygotowana. Ja zrobiłam ze swoich wyników wahadłowiec Columbia. Co? 75 centymetrów. Zatkało kakao. A poza tym nikt nie zauważył, że ja ostatnio podlałam sukulenty. Ale tak się nie da pracować, szefie. No właśnie o tym szefowi mówię. To ty! Wzięła, nastawiała, zablokowała całą podłogę jakimiś puzdami powiatu. Przejść się nie da. Bo już mam prawie całe ułożone. Tylko tego dworca się nie da ułożyć, bo to wszystkie czarne te puzdle, to jak to ułożyć, jak to czarne? A poza tym to była nagroda. Ja się dziwię, że pani w ogóle jakąkolwiek nagrodę dostała. To nie była dla mnie nagroda. Tylko dla dzieci to była nagroda, bo zrobiliśmy w urzędzie nagrody dla dzieci. Tylko zamówiliśmy o 50 tysięcy za dużo, to sobie można było wziąć. Przepraszam, a czy pani nie może tych puzli przełożyć na później? Ja jestem wybitnym zadaniowcem. Jak coś zacznę, to choćby skały srały, ja muszę to skończyć. Dobrze, chciałaby pani coś jeszcze dodać? Tak. Kiedy będzie 13? Proszę? 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 Chyba po to jest 12 miesięcy w roku, żeby była 13, tak? No, tak, no. Oczywiście, no będzie 13. No. No, ale wtedy nie będzie 12. Przecież tu nie ma nic za darmo. Jak to nie ma nic za darmo? A długopisy, karteczki, kartki do drukarki, to co? Przecież za to nikt nigdy nie płacił. No i jeszcze papier toaletowy z kibla podbiera. Bo w urzędzie to ja byłam ze sprzątaczką umówiona i mi dawała prosto z magazynu. A ta wasza to jest niekumata i se sama muszę z kibla brać. Pani po prostu uważa, że to jej się wszystko należy. Akurat ja dużo leżę w większości w pracy i ja wiem, co się komu należy, tak? A wam to się wydaje, że ja to nic nie robię, że to się wszystko dzieje samo, tak? A kto podlewa te wszystkie sukulenty? Ja czekałam. W tym miesiącu były moje imieniny. Był Dzień Kobiet, był Światowy Dzień Pandy. Dzisiaj jest Dzień Czekolady i nikt z was nic nie upiekł. I teraz wam też się nie upiecze, bo szef to wszystko słyszy. Ale pani ma zaległości. Przecież jest połowa maja, a pani nawet jeszcze marca nie zamknęła. No, to najwyżej zostanie pani jutro po godzinach. Nadgodziny. Nadgodziny. Co to są nadgodziny? Że się dłużej w pracy jest. No, bo co? Żeby dłużej pracować. No, a co za różnica, czy ja leżę w chacie, czy tutaj? Koledzy, jakieś wnioski, proszę, no. Tak, ja mam wniosek. Jest 14:30, ja jestem od godziny spakowana.
Tego już za wiele! Ja naprawdę dużo mogę znieść! Jak mnie obwiesiła tymi kwiatkami, wytrzymałem! Jak zawiesiła hamak między biurkami, też! Ale kaktus w dupie to za dużo! On usiadł na pana Edwarda! Jak mogłeś, chamie! Ja też wam mogę coś opowiedzieć, bo wy też macie swoje za uszami. Jak rano przychodzę do pracy, to nie ma papierów w drukarce, bo na koniec pracy zawsze pani do domu zabiera. To dziwne, że ja zabieram popołudniowy, a nie ma tego porannego. Poza tym ja zabieram tylko ten darmowy. Aha, drukarkę trzeba wymienić jeszcze. Zepsuła się? Nie, ja mam inną w domu i tonery nie pasują. No sam szef widzi, no. Sam szef widzi, przecież my pracujemy z przybyszem z Mad Planety. Przepraszam, pani Justyno, no nie ma innego wyjścia. Ja po prostu, no muszę pani podziękować. Dzień dobry. Dzień dobry. Firma Karol Pol, tak? Tak. Dzień dobry, jestem Ewa Kołecka z Urzędu Skarbowego. Tutaj mamy niestety faktury za luty, są tak źle rozliczone, że ja niestety muszę zamknąć państwa konta. I teraz tak, zacznijmy. Justa. Ewcia! Justysiu, Boże, jak my za tobą w urzędzie tęsknimy, Justynka, ludzie, a mnie tu przysłali na kontrolę, cześć! Patrz, co ja tu mam, włoski film, banda debili. Boże. Puzzle ułożyłaś? To nie, gdzie, został mi jeszcze ten dworzec, ale te puzzle wszystkie są czarne, my sobie nie radzimy. Naprawdę, a ty tutaj robisz teraz? Tak. Karol Pol. Ludzie, a ja przyszłam tu kontrolować, no ale jak ty tu pracujesz, to u ciebie zawsze jest wszystko tip-top i na dodatek wszystko ładnie przystrojone. Ludzie, ale fajnie. A słuchaj, w ogóle dzisiaj jest dzień czekolady, wiesz? To chodź, bo ja zrobiłam bardzo ładne brownie. Poczekajcie chwilę. Pan mi chciał? Chciałem pani bardzo podziękować za to wszystko. Jutro 13 na moim koncie. Oczywiście. I tak jest zawsze. No wszyscy chcą ci do dupy wejść. No.